Na pewno da się tutaj przeżyć. Mayom udawało się przez wiele lat, ale nie będzie łatwo. Robiłam wiele rzeczy, trudnych i pięknych. Zawsze byłam czarną owcą w rodzinie. Bliscy mówili, że ten program jest dla białych wariatów, ale ja się tym nie przejmuję. No dobra. Jeśli człowiek chce poczuć, że żyje, musi mieszkać w jak najbardziej prymitywnych warunkach. Lubię przebywać nago na łonie natury. Czuję pierwotny zew i siłę, jakbym znalazła się w rajskim ogrodzie. Naga i wolna. Przebywałem już w dziczy, ale zawsze sam. Nigdy nie miałem partnerki. Być może będzie miała pomysły inne niż moje. Ludzie mówią, że promienieje spokojną energią. Czujecie ją? Zabawne, że się tak spotykamy. Mogłem się lepiej ubrać, ale ty masz taką samą kreację. Shanika, miło mi, Jeremy. Pokaż nosie. Teraz ja. Trochę to krępujące, ale jest jak jest. Oboje się na to zgodziliśmy. Gdzie nasze torby? Wybieram te. Mój wybrany przedmiot to moskitiera. Cieszę się. Ja mam nóż kukri. Z uwagi na panującą tu dużą wilgotność, śmiałkowie dostali też krzesiwo. Nie mam mapy, a ty? Chyba dali ją mi. Wiedzą, że lepiej sobie radzę z nawigacją. Jasne, jestem facetem. To jesteśmy my. Zagrażają nam węże koralowe i jaguary. Tutaj są nasze źródła pożywienia, a tutaj woda. Musimy się dostać gdzieś tam, w pobliże wody. Idziemy w tę stronę. Na południe? Dobra.